Nadszedł rok 2018, więc pomyślałem, że to dobry moment, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, co zmieni się, jeżeli chodzi o technologię produkcji muzycznej, jeżeli chodzi o instrumenty, jeżeli chodzi w ogóle o cały proces twórczy po prostu. Także zaczynajmy. Trendem, który się będzie moim zdaniem umacniał w roku 2018, to będzie machine learning, czyli taka wprowadzanie coraz więcej automatyki do właśnie procesu kreacji muzycznej, do procesu przetwarzania dźwięku, realizacji czy produkcji muzyki tak naprawdę. Mam tu w szczególności na myśli narzędzia pozwalające na przykład wykonać automatycznie ostatni szlif, czyli tak zwany mastering nagrania audio. Już teraz narzędzia, które istnieją, ja testowałem między innymi Land, te znajdziecie nam usunęło w testach, pozwala dość sprawnie poprawić pewne błędy, na przykład jeżeli chodzi o mix, usunąć rezonansę, usunąć nadmiar basu w najniższych pasmach, ocieplić ewentualnie lekko nagranie, czy też wygładzić górę bądź wyższy środek. Już teraz zresztą pojawia się coraz więcej wtyczek, które komunikują się ze sobą. I tutaj prym wiedzie moim zdaniem firma iZotope, wtyczka Neutron, którą umieścimy na każdym kanale w naszym nagraniu, pozwala nam na zastosowanie tak zwanego wizualnego mikstera, gdzie możemy myszką po prostu ustawiać sobie w różnych punktach różne elementy miksu i na razie dotyczy to panoramy i głośności, szerokości bazy stereo, ale myślę, że zaraz za chwilę tych parametrów będzie znacznie więcej, będziemy mogli te elementy ustawiać w trójwymiarowej przestrzeni, zatem ten proces będzie znacznie szybszy, znacznie sprawniejszy. Już teraz zresztą wtyczka ta pozwala do pewnego stopnia wypracować takie inicjalne ustawienia automatycznie, a więc no, sieci neuronowe czy właśnie ta automatyka, one będą moim zdaniem tutaj pomagały właśnie w coraz lepszym automatycznym przetwarzaniu właśnie dźwięku i to jest pierwszy trend, który wydaje mi się, że będzie dominował. Zresztą bardzo fajne narzędzie powstało, jeżeli chodzi o ten trójwymiar, do nagrań binauralnych, jeżeli dobrze mówię. Chodzi o model głowy, w którego uszach umieszczone są mikrofony. Nagrania przeznaczone właśnie do odsłuchu słuchawkowego mają w pełni oddać to, co się dzieje wokół nas, w przestrzeni. I takie narzędzie stworzyła właśnie firma Flux. Także polecam Wam obejrzenie demo, robi niesamowite wrażenie. Idąc dalej tym krokiem, wydaje mi się, że pojawi się troszkę narzędzi działających na zasadzie systemów eksperckich. To znaczy, że to my będziemy tak naprawdę określali parametry muzyki, a komputer będzie tą muzykę generował. Zresztą do pewnego stopnia takim systemem eksperckim można byłoby powiedzieć, że jest program Band in a Box, gdzie musimy zadać tylko harmonię, wybrać styl, określić rodzaj instrumentarium i określić różne parametry tej aranżacji, a program sam generuje nam gotowy podkład i to podkład, który bazuje właśnie na nagraniach żywych muzyków. Także myślę, że no, jest spora szansa, że takie systemy powstaną też w odniesieniu do muzyki elektronicznej, która no, wprawdzie rozwija się cały czas, ale jednak, tak jak jeżeli obserwowaliście chociażby mój kurs programowania rytmów na Musoneo, to są pewne zasady, których należy przestrzegać w określonych gatunkach, są określone brzmienia, które pasują, inne nie pasują, a więc myślę, że taki system mógłby wyglądać w ten sposób, że to komputer zadaje nam bardzo różne pytania, jaki rodzaj muzyki chcesz tworzyć, w jakim stylu, jak muzyka jakiego artysty ci się podoba, jaką chcesz perkusję, czy w jakim stylu, jaka ma być stopa i tutaj szereg parametrów, a więc poprzez dookreślenie całej masy parametrów to komputer będzie nam próbował dobrać brzmienia, będzie próbował nas zadowolić tak jakby w tym procesie. Myślę też, że pojawi się opcja sterowania głosem. Bardzo na to czekam. Wiem, że też jest spora grupa osób niezwykle utalentowanych, która na przykład ma kłopot ze wzrokiem, czy niedowidzi, czy w ogóle osób niewidzących. Także wydaje mi się, że ten trend też będzie coraz silniejszy. No, pojawia się coraz więcej firm, które sprzedają tak zwane gotowe projekty i o ile fajnie obejrzeć sobie taki projekt, można zobaczyć dokładnie aranżację, można przeanalizować pewne elementy, to jednak niewiele odtwarzanie jakby czy tworzenie muzyki na bazie takich projektów
moim zdaniem jest w niewielkim stopniu twórcze i wydaje mi się, że taka generyczna muzyka jednak nie pozwoli nikomu zdobyć list przebojów i skraść serc słuchaczy, także myślę, że jednak ten ludzki czynnik, który będziemy musieli nadal wkładać w tworzenie tej muzyki, będzie istotny, aczkolwiek te systemy eksperckie, o których mówiłem, mam wrażenie, że pomogą nam tak jakby dużo, dużo szybciej dojść do celu, nawet bez posiadania jakichś dużych umiejętności w zakresie realizacji dźwięku. Kiedy postanowiłem stworzyć portal musonao.com, od samego początku przyświecała mi taka idea, żeby stworzyć jedno miejsce, gdzie będzie można zyskać dostęp do ogromnej bazy kursów. W tej chwili to jest już ponad 140 godzin za relatywnie niewielką opłatę abonamentową, która w przeliczeniu na opłatę miesięczną będzie znikoma, czy też będzie w niewielkim stopniu odczuwalna dla budżetu domowego, a więc każdy w zasadzie będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby mieć do niej dostęp. No i widać to oczywiście też, jeżeli chodzi o rynek konsumencki, sukces Showmax, sukces Netflix to potwierdzają, ale też ten trend przenosi się na wtyczki, na oprogramowanie muzyczne. I tak na przykład w ostatnich latach ogromny sukces odniosła firma Slate Digital, która sprzedaje za właśnie relatywnie niewielką opłatą abonamentową miesięczną dostęp do dość dużej puli wtyczek, zresztą bardzo dobrych wtyczek. Poza tym wtyczki innych firm, takich chociażby jak iZotope, można też wypożyczać chociażby na platformie Splice, a więc płacimy opłatę abonamentową i po dostatecznie długim okresie płacenia tej miesięcznej opłaty zyskujemy tą wtyczkę na własność, a więc nie musimy już płacić i ona pozostaje na naszym dysku. Także ten rodzaj zabezpieczenia świetnie się sprawdza. Na tą chwilę nie przewiduję, żeby ten system miał być wdrożony, jeżeli chodzi o systemy DAW, a więc te oprogramowanie muzyczne, które służy tworzeniu muzyki. Myślę, że nadal jeszcze będziemy chcieli jednak po prostu dokonać jednorazowego wydatku i mieć ten program na własność. Natomiast myślę, że ten trend będzie się umacniał. Zresztą bardzo fajnie to działa w odniesieniu do chociażby bibliotek sampli. Jestem prenumeratorem właśnie Splice Sounds, platformy, gdzie w ramach niewielkiej opłaty abonamentowej mogę co miesiąc ściągać właśnie na przykład 100 sampli. Także to jest bardzo fajna rzecz i wróżę tego rodzaju właśnie usługom coraz większy rozwój. Skoro mowa o usługach online i mowa o sztucznej inteligencji, to wyobrażam sobie, że w kolejnym roku, 2018 bądź 2019, powstaną komputerowi sztuczni wokaliści, a więc programy, które będziemy niejako wynajmować do wygenerowania jakichś właśnie partii wokalnych. Już w tej chwili są takie narzędzia, ale one wciąż brzmią troszkę sztucznie, wciąż brakuje im tej finezji tego polotu. Tworzone przez nich partie są raczej dość proste. Natomiast chociażby sukces syntezatora mowy Iwona, polskiego syntezatora mowy, z którego twórcami zresztą przeprowadziłem swego czasu wywiad dla magazynu Estrada i Studio, dowodzi, że jest to możliwe, że komputer może generować mowę uwzględniającą szereg właśnie językowych zjawisk intonacyjnych, że komputer potrafi rozróżnić pytanie, potrafi rozróżnić zdanie z wykrzyknikiem, całkowicie inaczej, kładąc nacisk na intonację. Oczywiście w przypadku syntezatora mowy Iwona ten proces jest bardzo skomplikowany, to są bardzo żmudne i bardzo rozległe właśnie, to były bardzo żmudne badania, bardzo żmudny jest proces nagrywania właśnie lektorów, bo oni muszą nagrać całą masę różnych zdań, które pokrywają właśnie szereg tych zjawisk językowych. Ta ich mowa dzielona jest później nawet nie na sylaby, ale na difony. Także myślę, że skoro jest to możliwe w odniesieniu do mowy, to wkrótce będzie możliwe także w odniesieniu do partii śpiewanych, po prostu. Z badań przeprowadzonych przez organizatorów targów NAMM w Stanach Zjednoczonych wynika, że w zasadzie każdy, czy niemal każdy chciałby umieć grać na jakimś instrumencie, czy to saksofonie, czy to na kongach, czy to na pianinie, czy na gitarze, ale nie miało nigdy dostatecznie dużo może determinacji, może okazji do tego, żeby nauczyć się tej gry na instrumencie. Także myślę, że pojawi się coraz więcej takich narzędzi, które będą pomagały nam
przenieść jakby ten proces twórczy do komputera. Być może to będą zewnętrzne narzędzia, które będą nam pomagać w tworzeniu odpowiednich progresji akordowych, które sprawdzą się w jakimś określonym rodzaju muzyki. Sporo takich narzędzi już się pojawia. Ableton Live na przykład pozwala przekształcić zapis na przykład jakąś skomplikowaną partię fortepianową na zapis MIDI, a więc taki zapis nutowy, gdzie mamy informacje o tym, jaka jest wysokość poszczególnych nutek. Melodyne DNA, narzędzie służące pierwotnie korekcji intonacji zafałszowanych wykonań wokalnych, pozwala manipulować właśnie poszczególnymi nutkami na przykład w ramach takiego zapisu. Tu też firma Synaptic bardzo wiele zrobiła. Już w programach pojawiają się na przykład asystent akordów w Cubase, mnóstwo wtyczek Max for Live, Ableton Live i tych narzędzi będzie moim zdaniem coraz więcej, one będą coraz ciekawsze i przewiduję też pojawienie się jakiegoś rodzaju sprzętowego właśnie takiego urządzenia. Ciekaw jestem, czy ta moja przepowiednia się sprawdzi. Oczywiście w 2018 roku przewiduję, że powstanie więcej narzędzi służących takiej bezpośredniej, symultanicznej pracy nad projektami muzycznymi, czy to w ramach jakby poszczególnych DAW, czy to jako zupełnie odrębne systemy. W tej chwili jedynym takim znanym narzędziem, które pozwala na pracę na przykład kogoś w Niemczech, w Polsce i na przykład w Brazylii, jednocześnie pracę nad projektem, jest AudioTool. To jest taka darmowa platforma online. Ona ma na razie jeszcze sporo ograniczeń, ale te ograniczenia myślę będą zanikać i tego rodzaju narzędzi pojawi się coraz mniej. Już w tej chwili w DAW-y, tak jak na przykład w Cubase, wbudowywane są funkcje, które pozwalają właśnie na rejestrację na przykład partii muzyka z oceanu. Wystarczy odpowiednie szybkie łącze internetowe. No, nie ma co ukrywać, po prostu tworzenie muzyki jest coraz mniej opłacalne. Musimy produkować coraz szybciej, coraz taniej. Także no, żeby tylko gdzieś ta iskierka twórcza nam się w tym wszystkim nie zgubiła, ale myślę, że tych narzędzi będzie coraz więcej. A właśnie w procesie komunikacji i w procesie jakby pracy z innymi ludźmi powstają chyba najciekawsze rzeczy. Oczywiście umocni się także trend miniaturyzacji. Doskonale to widać po produktach firmy Roland, na przykład serii Boutique, mnóstwo syntezatorów będzie miało coraz mniejszy format. Firma Korg coraz więcej urządzeń produkuje właśnie ze zmniejszonymi klawiszami. Doskonale to jakby też obrazuje moim zdaniem, obrazują urządzenia firmy Electron. Bardzo rozbudowane, bardzo zwarta konstrukcja, niewielkie urządzenia, najwyższej jakości. Także no, myślę, że fakt, że po prostu zwykle nasze pracownie są małe, że wiele osób chce się zajmować tworzeniem muzyki, ale nie może sobie pozwolić na poświęcenie całego pomieszczenia na to, żeby wszędzie poukładać syntezatory, no, sprawia, że te urządzenia są, że te urządzenia mniejsze są po prostu obecnie, przynajmniej zdecydowanie chętniej kupowane po prostu. Także przewiduję, że być może pojawi się także jakiegoś rodzaju kontroler współpracujący właśnie z oprogramowaniem komputerowym, a więc taki syntezator wraz z kontrolerem. Czyli syntezator będzie wirtualny, uruchamiany w komputerze, a kontroler będzie fizyczny. Aż dziwne, że nikt do tej pory nie wymyślił jeszcze takiego syntezatora i raczej nie spodziewam się, żeby to miała być kopia jakiegoś analoga, raczej będzie to jakiś rozbudowany syntezator właśnie FM czy Wavetable. A skoro już jesteśmy przy syntezatorach, to przewiduję, że w 2018 roku czeka nas premiera trzeciej wersji systemu Native Instruments Machine, a więc systemu, który jest oparty właśnie na bardzo rozbudowanym oprogramowaniu muzycznym i kontrolerze, który pozwala nam, czy daje nam dostęp do 90, w zasadzie 9 funkcji oprogramowania. I przewiduję, że w tej wersji pojawi się już pełna obsługa audio, czyli tak naprawdę system maszyn zostanie przekształcony po prostu w tradycyjny, czy taki hybrydowy DAW, Digital Audio Workstation, a więc będziemy mogli nie tylko odtwarzać sample za pomocą tych przycisków, importować pętle, co umożliwione właśnie w wersji 2.7, ale też będziemy mogli właśnie pracować z całymi ścieżkami audio. Być może pojawi się też kolejny kontroler, ale nie wiem, czy to uda się w 2018 roku. No i ostatnia rzecz.
ty zostaniesz YouTuberem, a więc no, rozwój technologii, dostęp do internetu, to wszystko sprawia, że chcemy chwalić się swoją twórczością, tym, co produkujemy i w zasadzie robią to prawie wszyscy artyści. Zatem to będzie rok, w którym jeżeli nie masz jeszcze kanału na YouTubie, nie masz kanału na SoundCloud, to na pewno go założysz. Także zakładam się z tobą o to. No i zobaczymy. Dzięki w takim razie serdeczne, to chyba wszystko.